Stadion Buduczności Podgorica w stolicy Czarnogóry. Buduczność oznacza przyszłość. Dla kogo ta przyszłość będzie się rysować w bardziej różowych barwach? Dla piłkarskiej reprezentacji Polski czy dla gospodarzy po tym piątkowym meczu? Posłuchajmy, co mówią czołowi polscy dziennikarze. Zacznijmy od Mateusza Borka, który znów po wielu latach skomentuje mecz reprezentacji Polski. Dzisiaj, jak sobie policzyłem, to zrobiłem chyba 9 meczów reprezentacji Polski, wszystkie akurat przy okazji wielkich turniejów. To były 3 mecze na Mistrzostwach Świata w Korei, potem 3 na Mistrzostwach Świata w Niemczech i potem 3 na Mistrzostwach Europy na boiskach Austrii i Szwajcarii, więc ten ostatni mecz z Chorwacją gdzieś jakby zakończył moją przygodę z reprezentacją. Dzisiaj po 4 latach można powiedzieć, że wracam na Bałkany. Natomiast życzyłbym sobie, żeby mecz, który o czymś decyduje, na razie o pierwszych punktach w eliminacjach, żeby był dla mnie jakby sympatyczniejszy i szczęśliwszy niż te 3 turnieje, bo tak naprawdę to miałem okazję skomentować 2 zwycięskie mecze, ale to były takie mecze, powiedziałbym, o honor, o zapomnienie tego, co wydarzyło się wcześniej. Mówię o zwycięstwach nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych i Kostaryką, bo jakoś pozostałe to były albo porażki, albo remisy, które tak naprawdę tylko na moment dawały nam nadzieję. Także tego Państwu, sobie i naszym piłkarzom życzę, bo ja jakoś tak dziwnie mam przeczucie, że Czarnogóra w przekroju całych eliminacji nie będzie się absolutnie liczyć w walce o awans do Brazylii. Wydaje mi się, że jest to drużyna szalona tutaj, jakaś taka nieobliczalna, w pełni crazy, natomiast to jest drużyna, która jest w stanie urywać punkty pojedynczych meczach wielkim reprezentacjom. Wydaje mi się, że oni jeszcze dzisiaj nie są gotowi na to, żeby pobić rekord geograficzny Trinidadu i Tobago i być tym najmniejszym państwem, który zagra w finałach Mistrzostw Świata. Także skoncentrujmy się na tym meczu, bo no, remis przyjmę, powiedziałbym, z takim dużym poczuciem niedosytu, bo potem tych punktów zacznie brakować. Natomiast jeśli my tutaj mielibyśmy odpukać, zacząć ten mecz od porażki, to gdzieś tam postawimy się pod ścianą już po pierwszym meczu. Także panowie, wierzę, że to, co powiedzieliście, to, co przeczytaliśmy, że macie jaja, że pomścicie euro, że się zrehabilitujecie, to w tej chwili oczekujemy, że to pokażecie na boisku. Mam nadzieję, że piłkarzom, podobnie jak i mnie, o traumie z czerwcowej udało się już zapomnieć. Bez tego nie będzie szansy myśleć o jakimkolwiek pozytywnym wyniku tu w Podgoricy. Jesteśmy na stadionie, który został zbudowany w taki sposób, żeby dawać przewagę gospodarzom. Trybuny niemalże wiszą nad boiskiem. Jutro będzie tu prawdziwe piekło. Jeżeli nasi piłkarze zrobią w gacie, wtedy ten mecz wysoko przegramy. Jeżeli zachowają się tak jak dwójka, która była dziś na konferencji prasowej, czyli trener Fornalik i Przemysław Tytoń, to jestem spokojny, że wstydu nam nie przyniosą. Mam dużo wątpliwości. Ten kac po euro to ostatnie miejsce w grupie i dobite jeszcze tą porażką spektakularną, bo z takim rywalem jak Estonia ciężko się będzie po czymś takim podnieść, zwłaszcza w meczu z takim rywalem, z tak grającym, z tak agresywnie, ambitnie grającym przeciwnikiem. Jestem bardzo ciekawy tego meczu, bo nie graliśmy wcześniej żadnych eliminacji. Praktycznie to były tylko 3 mecze o punkty przed własną publicznością w imprezie finałowej rangi Mistrzostw Europy. Także taki punkt w ogóle wyjścia, żeby o czymkolwiek myśleć w starciu z reprezentacją, w której grają Basza, Vucinic, Delibasic plus Jovetic, to jest to, że my musimy a ten mecz wybiegać, b ten mecz musimy wyszarpać, c my tutaj nie możemy odpuścić ani jednego centymetra boiska, a potem gdzieś dopiero zacznie się jakby zabawa, który trener ma lepszy pomysł, któremu trenerowi ten mecz lepiej się ułożył. Natomiast jeśli to będzie drużyna znów mająca tak naprawdę siły na 30, 40, 50 minut, to na tym stadionie, co pokazuje historia, po prostu nie mamy czego szukać.